x kwadrat dać 1 równa się 0. Jak rozwiązać takie równanie? Policzmy sobie szybko deltę. P kwadrat w tym wypadku 0. Odjąć 4ac, czyli 4 razy 1. To wychodzi nam po prostu minus 4. Delta jest ujemna. W takim wypadku nie ma rozwiązań. Ale czy na pewno? No rozwiązań nie ma, jeżeli chodzi o zbiór liczb rzeczywistych i to, czego uczyli nas w liceum. Ale tutaj, zobaczcie na ten wykres. Faktycznie, jak go narysujemy, ten wykres nigdzie nie pokrywa się z osią x, więc nie mamy po prostu miejsc zerowych. Ale to jest oczywiście zbiór liczb rzeczywistych. Jeżeli byśmy go rozszerzyli o kolejne liczby urojone, no to wtedy byśmy zobaczyli, że jednak tam jakieś są miejsca. Ale do tego potrzebujemy czterech wymiarów. No ale dobra, po kolei. Zacznijmy od pewnego trywialnego problemu. Jeżeli mamy liczby naturalne, 1, 2, 3, 4 i tak dalej, no to zobaczmy, że jeżeli będziemy je dodawać, no to wtedy bez problemu zawsze wyjdzie nam liczba naturalna. No bo jeżeli damy 1 do 4, będzie 5. Jeżeli damy jakąkolwiek liczbę naturalną do jakiejkolwiek liczby naturalnej, zawsze dostaniemy liczbę naturalną. No ale co, jeżeli będziemy nagle chcieli jakąś odjąć? Jeżeli odejmiemy od 4 1, to spoko, nadal mamy liczbę naturalną. Ale jeżeli byśmy teraz odwrócili i mielibyśmy 1 odjąć 4, no to wychodzi nam minus 3. No to już liczba naturalna nie jest. No i tak też kiedyś ludzie mieli problem, bo znali na przykład tylko liczby naturalne. I po prostu tu było 0, no i szli od tej strony i tu było po prostu dodatnie. No ale co potem, jeżeli odejmować od 1 do 4? No po prostu przychodziliśmy na drugą stronę i tu mamy na przykład minus 3. Musieliśmy dać sobie tutaj tą strefę liczb ujemnych. No ale to takie dziwne, no bo w sumie czym jest minus 3? Jak opisać minus 3? No czym jest na przykład minus 3 jabłka? No trzeba to sobie troszkę wymyślić w głowie. Tak samo jest z liczbami urojonymi, zespolonymi. W ogóle stąd jest ich nazwa, liczby urojone. No bo nie jesteśmy sobie w żaden sposób w stanie ich wymyślić. No czym są liczby urojone? Czym jest pierwiastek z minus 1? No ciężko powiedzieć. Więc tak jak kiedyś dodali sobie po prostu od zera na lewo kolejne liczby, jakimi są liczby ujemne, tak w pewnym momencie matematycy stwierdzili, że potrzebujemy rozwiązania na przykład pierwiastka z minus 1, no i dodali sobie liczby urojone. Gdzie je dodali? No w lewą stronę się nie dało, więc dodali po prostu je tutaj. Więc jeżeli będziemy mieli wykres, to nasza oś liczbowa będzie miała teraz dwa wymiary. Będziemy mieli część rzeczywistą, która będzie na x, i część urojoną, która będzie na y. Więc czy na dobrą sprawę są liczby urojone? Liczba urojona to po prostu jest pierwiastek z minus 1, czyli po prostu i. Z angielskiego imaginary. Imaginary number, liczba urojona. No i w ten sposób będziemy w stanie zapisać każdą liczbę, która będzie pierwiastkiem liczby ujemnej. No bo jeżeli mielibyśmy na przykład pierwiastek z minus 25, no to możemy zauważyć, że to będzie po prostu pierwiastek z 1 razy pierwiastek z 25 i koniec końców 5 i. Bo tutaj prawa działań zostają takie same. Więc teraz co zrobiliśmy? No to rozszerzyliśmy nasz zbiór liczb z liczb rzeczywistych do liczb zespolonych. Czym są liczby zespolone, a czym są liczby urojone? No generalnie każda liczba będzie miała teraz część urojoną i część rzeczywistą. Więc nasza nowa liczba będzie miała na przykład 5, no i 5 części urojonej. No i teraz jeżeli chcielibyśmy sobie to narysować na wykresie, no to zobaczymy, że jeżeli tu będziemy mieli 5, a tu będziemy mieli część urojoną, na y, no to będzie trzeba znaleźć 1, 2, 3, 4, no powiedzmy gdzieś tu 5, no i nasze 5 plus 5 i będzie dokładnie w tym miejscu. Więc na dobrą sprawę, no to co zrobiliśmy, no to właśnie rozszerzyliśmy nasze liczby rzeczywiste o liczby urojone po to, żebyśmy mogli rozwiązywać wszystkie nasze problemy. No może nie wszystkie, bo problemów miłosnych nie rozwiążemy tym, albo jakichś innych problemów życiowych, no ale matematyczne powinniśmy dać radę. No czyli teraz będziemy mieli każdą liczbę z częścią urojoną, czyli po prostu mieliśmy 5, no to jest to samo co właśnie 5 dodać 0 i, no i to będzie oddzielnie część urojona i oddzielnie część rzeczywista. Nich nie możemy mylić. Bo jeżeli teraz na przykład chcielibyśmy sobie dodać 3 i, to będzie nasza jedna liczba, a nasza druga liczba to będzie 5 dodać 2 i, no teraz działa to podobnie, tak jakbyśmy mieli tutaj jakieś x, jakąkolwiek zmienną, weźmy, że po prostu i to będzie jakakolwiek zmiana, tak w naszej głowie, tylko żeby zrobić sobie po prostu obliczenia, no to po prostu dajemy liczby całkowite do siebie, czyli będziemy mieli 3 dodać 5, to jest 8, no i część urojona też siebie oddzielnie, 3 i dodać 2 i, to będzie po prostu 5 i. No tego nie można w ten sposób połączyć. I to jest po prostu jakieś jabłko, a na przykład to, nie wiem, będzie banan, no nie możesz dodać jabłka do banana, no proste chyba, co nie? Tak samo, jeżeli chcielibyśmy na przykład je przemnożyć, no to tutaj możemy po prostu posłużyć się prostą arytmetyką. Powiedzmy, że mamy ten sam przykład co wyżej, ale zamiast dodać, chcemy to przemnożyć. No to tutaj wystaje po prostu, jakbyśmy mnożyli dwa nawiasy. Zróbmy dokładnie to samo, co byśmy robili przy mnożeniu dwóch nawiasów, czyli 3 trzeba przemnożyć 5, potem 3 przez 2 i, 3 i 5 i, 3 i przez 2 i. I mamy 3 razy 5, 15, 3 razy 2 i, czyli 6 i, potem mamy 3 razy 5 i, czyli 15 i, no i 3 i razy 2 i, to będzie 6 kwadrat. No i teraz sobie to uprośćmy. Musimy pamiętać o tym, że i to był pierwiastek z minus 1. Na dobrą sprawę, teraz jeżeli podniesiemy sobie pierwiastek z minus 1 do kwadratu, no to będziemy mieli pierwiastek z minus 1 razy pierwiastek z minus 1, czyli na dobrą sprawę po prostu minus 1. No czyli z tego wyjdzie nam 15, tutaj będziemy mieli 6 razy minus 1, czyli minus 6, czyli z tego wyjdzie nam 15 minus 6, czyli 9. No i części urojone dodajemy do siebie na spokojnie. 6 dodać 15 równa się 21 i. No bo generalnie, jeżeli i podniesiemy do którejś potęgi, to po prostu zobaczmy,
zobaczmy wszystkie po kolei. I do pierwszej, i do drugiej, i do trzeciej, i do czwartej, i tak dalej. No i do pierwszej to będzie po prostu pierwiastek z minus 1 do pierwszej potęgi. Daje. I kwadrat to będzie pierwiastek z minus 1 razy pierwiastek z minus 1. I na dobrą sprawę minus 1. Tutaj będziemy mieli pierwiastek z 1 razy pierwiastek z minus 1 razy pierwiastek 1. I na dobrą sprawę tego nam wyjdzie po prostu minus 1. A z tego nam zostanie i. Będziemy mieli minus i. No i z tego będziemy mieli pierwiastek z minus 1 razy pierwiastek minus 1 razy pierwiastek z minus 1 razy pierwiastek z 1. Czyli na dobrą sprawę 4 razy no, z tego wyjdzie nam widzimy minus 1. Tego też minus 1. Minus 1 razy minus 1 to będzie po prostu 1. No i potem widzimy, że jeżeli byśmy wzięli piątą potęgę, no to byłoby dokładnie to samo. To już by się powtarzało. Te potęgi będą się powtarzać co 4. No a teraz powiedzmy, chcemy sobie podzielić jedną liczbę zespoloną przez drugą liczbę zespoloną. No to tutaj możemy zastosować taki trik, który znaliśmy przy okazji usuwania niewymierności z mianownika. Jeżeli teraz przemnożymy sobie przez 5 minus 2i, no to zobaczymy, że będziemy mieli jedną liczbę podniesioną do kwadratu, drugą, więc nasz mianownik będzie po prostu zwykłą liczbą. Więc teraz zróbmy to. Będziemy mieli 3 dodać 3i razy rozszerzamy przez 100 z minusem, czyli będziemy mieli 5 minus 2i. Na dole zrobimy dokładnie to samo, no ale to są wzory stosownego mnożenia, więc koniec końców będziemy mieli a kwadrat minus b kwadrat będzie 2 do kwadratu, czyli 4i kwadrat. No i teraz sobie to uprośćmy. Zacznijmy od dołu, bo to jest mega prosto. 25 minus 4i do kwadratu, no tak jak widzieliśmy niżej, to jest minus 1 i będziemy mieli 29, no a na górze będziemy mieli co? Znowu trzeba przemnożyć. 3 razy 5 to jest 15, potem minus 6 i potem dodać 15 i 6 i kwadrat. No i teraz upraszczamy 15 minus 6 i kwadrat i to było minus 1, czyli będziemy mieli 21 minus 6 dodać 15 i dodać 9 i no i to wszystko przez 29. No i mamy teraz coś takiego jak liczby sprzężone. Załóżmy, że nasza liczba zespolona będzie nazwana z. Ona ma postać a plus b i. To jest nasza liczba zespolona, po prostu. Oto liczba sprzężona do niej będzie nazwana z z taką kreseczką nad nią. To po prostu będzie liczba taka sama a, tylko z odwrotnym znakiem przy części urojonej. Czyli będzie a minus bi. Jeżeli teraz narysowalibyśmy sobie wykres, to widzimy, że tu jest nasza część rzeczywista, tu jest nasza część urojona, no to zobaczymy, że tu powiedzmy będziemy mieli jakąś liczbę, powiedzmy nie wiem 3, a tu będziemy mieli 5 i tu będzie nasza liczba 3 plus 5i, no to liczba sprzężona do niej będzie 3 minus 5i, no i ona będzie gdzieś sobie gdzieś tutaj i będzie dokładnie po drugiej stronie, będzie odbiciem lustrzanym względem właśnie naszej osi x. No i mamy też coś takiego jak moduł właśnie liczby urojonej, na dobrą sprawę wartość bezwzględną z naszej liczby a plus bi i mamy moduł z tej liczby, no to będzie dokładnie czym? To będzie odległość tej liczby od początku układów współrzędnych. Co musimy zrobić, żeby to obliczyć? No tutaj widzimy, że to jest prosty Pitagoras, czyli musielibyśmy wziąć nasze a, podnieść do kwadratu, potem wziąć nasze b, też podnieść do kwadratu, obliczyć tutaj pierwiastek. No i widzimy, że to jest ta odległość i tutaj mamy właśnie nasze 3, czyli część a, potem 5, naszą część b. No i tu jest elegancko ustawiony Pitagoras. Jeżeli byśmy chcieli obliczyć moduł naszej liczby sprzężonej, on byłby dokładnie taki sam, by równy. No ale po co nam to wszystko? No bo oprócz tego, że możemy sobie każdą liczbę zespoloną powiedzieć jako właśnie w tej naszej postaci a plus b, czyli po prostu jako współrzędna rzeczywista i współrzędna urojona, możemy tą liczbę przedstawić właśnie w układzie współrzędnych polarnych, biegunowych, polar form z angielskiego, czyli zamiast tego będziemy po prostu opisywać każdą liczbę kątem nachylenia właśnie jej do osi x, no i potem jeszcze długości naszej kreski, czyli moduł, no bo każdą liczbę, zobaczcie, że jeżeli weźmiemy odpowiedni kąt i potem odpowiednią długość, to każdą liczbę na układzie współrzędnych jesteśmy w stanie zapisać, czyli jeżeli tu będzie nasz kąt alfa, no to zobaczmy, że możemy naszą liczbę właśnie zapisać tym kątem alfa i też właśnie długością. Powiedzmy, że weźmiemy tą liczbę 3 plus 5 i, no bo tą tutaj mamy. Jakby ją tutaj zapisać? Po pierwsze musimy obliczyć jej moduł. Obliczmy jej moduł i długość, no to będzie 3 do kwadratu, czyli 9, dodać 5 do kwadratu, czyli 25. Pierwiastek z tego, no wychodzi nam ile? Pierwiastek z 34. No ale też, jaki będzie tutaj kąt? No żeby obliczyć kąt, no to trzeba tutaj troszkę pamiętać o trygonometrii. Kąt, który tutaj mamy, no to możemy obliczyć w ten sposób. Mamy urzędną tutaj tą, mamy współrzędną x, mamy współrzędną y, no to możemy wiedzieć, że to jest co? No to jest tangens. Wiemy, że tangens kąta alfa to będzie nasza część rzeczywista przez naszą część zespoloną. 3 piąte, ale teraz jak z tego obliczyć właśnie kąt alfa? No trzeba skorzystać z funkcji odwrotnej do tangensa, czyli arc tangens, arc tan, arc tg, zależy jak tu mamy. Do tego już potrzebujemy kalkulator, więc teraz odpalamy kalkulator. Wpisujemy arc tangens właśnie 3 piątych. No i wychodzi nam poglądowo, że tu jest około 30 stopni. No bo wyszło nam 30,96. No i to była postać polarna. W tej postaci można wiele fajnych rzeczy robić. No ale mamy potem coś takiego jeszcze jak postać trygonometryczna. Postać trygonometryczna będzie korzystać z długości właśnie naszego odcinka, czyli modułu. Potem jeszcze z sinusa kąta alfa i z kosinusa kąta alfa. Więc jak obliczyć teraz sinus i kosinus? Policzmy sobie. Sinus kąta alfa
alfa, no to wiemy, że to jest właśnie a odległość, czyli w tym wypadku nasze b to jest moduł. I to będzie b to jest ten moduł na cosinus, analogicznie jak wiemy z trygonometrii, to będzie po prostu to samo, a to jest ten moduł. I na dobrą sprawę teraz możemy sobie z tego wyprowadzić a i b. Wprowadzamy, mamy a równe moduł z razy cosinus alfa, z tego wyżej wyprowadzamy b, mamy b razy z moduł z cosinus alfa. No i w ten piękny sposób naszą postać a plus bi możemy lekko zmodyfikować. Nasza postać teraz to będzie z naszej liczby, to będzie z razy cosinus alfa, dodać właśnie moduł z razy sinus alfa i też oczywiście i. No i teraz możemy sobie jeszcze tutaj wyciągnąć z przed nawias, czyli będziemy mieli moduł z przed nawiasem, no i w środku zostaje cosinus alfa, dodać sinus alfa i. No i to jest tak zwana postać trygonometryczna. I co z tą postacią możemy zrobić? No jest tutaj parę trików, które potem upraszczają nam właśnie liczenie. No powiedzmy, że jeżeli teraz chcemy przemnożyć jedną i drugą liczbę w postaci właśnie takiej, powiedzmy, że jedna nasza liczba to będzie liczba z, druga to będzie jakaś liczba u. Jeżeli chcemy teraz przemnożyć, no to mielibyśmy taką sytuację. Moduł z cosinus alfa dodać i sinus alfa razy moduł z u cosinus beta dodać i sinus beta. No i teraz tutaj, jeżeli byśmy to przemnożyli, wykorzystali wszystkie wzory trygonometryczne i tak dalej, nie będziemy teraz na tym marnować czasu, byśmy doszli do tego, że to będzie po prostu moduł z razy moduł z u razy cosinus i teraz suma właśnie tych dwóch kątów dodać i sinus kąta alfa dodać kąt beta. I to jest dokładnie to, co mieliśmy wyżej w tej właśnie postaci polarnej, więc wiemy teraz, że to po prostu będziemy musieli przemnożyć jedną wartość modułu razy wartość drugą, no po prostu kąty wystarczy potem dodać i będziemy mieli elegancko tą postać przemnożenia. Więc to jest o wiele prostsze niż po prostu mnożenie algebraiczne, zwłaszcza jeżeli potem wchodzą jakieś większe liczby, mamy parę tych liczb i to jest po prostu prostsze. Bo na przykład, jeżeli potem mielibyśmy spotęgować jakąś liczbę zespoloną, to jest coś takiego jak zur de moivra, mowra, czy jakkolwiek to się mówi, je ne pas le foncé, więc nie wiem, ja tylko mówię, że można bagietką kogoś walnąć w mordę czy coś, wiecie o co chodzi, to nie mówimy tutaj po francusku. Tak się go pisze. My, o, i, wy, ry, e. Jakiś tam foncé matematyk, nie wiem czy był z Francji. Ale to naprawdę nie jest ważne. Ważne jest to, że jeżeli mamy naszą liczbę z tej postaci, no to jedyne co musimy tutaj zrobić, no to, jako że to jest potęgowanie, no to mnożymy to parę razy. Więc powiedzmy, że chcemy pociągnąć sobie z do n tej potęgi, no to tak jakbyśmy mnożyli. No to widzimy, że tu mnożymy parę razy, więc co robiliśmy wcześniej? Mnożyliśmy jedno razy drugie. Tu będziemy mnożyć parę razy, więc koniec końców wiemy, że to będzie po prostu z do n tej potęgi, co nie? A potem dodawaliśmy wszystkie kąty. Więc dodajemy kąt pierwszy, kąt drugi, kąt trzeci, kąt czwarty i tak dalej. No czyli koniec końców potęgujemy, to są te same kąty. Czyli po prostu to będzie n przemnożone przez alfę to kąt, potem na sinusie dokładnie to samo. No i to jest oczywiście część urojona. No to weźmy sobie teraz jakiś prosty przykład. Załóżmy, że mamy taką liczbę 3 plus 4 i. No i chcemy to podnieść na przykład do potęgi 150. Pierwsze co musimy zrobić, musimy obliczyć sobie moduł. Nasz moduł z tej liczby, no to była po prostu odległość od układów współrzędnych, czyli 3 do kwadratu dodać 4 do kwadratu pierwiastku. Widzimy, że to jest 9 dodać 16, czyli pierwiastek z 25. To widzimy, że nasz moduł to będzie po prostu 5. Nasz moduł, teraz musimy go podnieść do której potęgi? Do 50. No i potem zostaje nam cosinus i sinus. Więc obliczmy sobie cosinusa. Cosinus, jak dobrze wiemy, naszego kąta alfa, to będzie nasza część liczby a przez właśnie część modułową. No czyli to będzie 3 przez 5, no a nasz sinus alfa to będzie analogicznie część zespolona, część urojona, 4 przez 5. No i teraz wystarczy to po prostu tu wrzucić, czyli będziemy mieli cosinus, no ale cosinus czego? Musimy mieć kąt, a mamy tutaj wartość cosinusa, więc teraz tutaj z tego musielibyśmy korzystać z takich funkcji jak arccos i arccsin, żeby wyciągnąć właśnie z tych 4/5 jaki to jest kąt. Więc odpalamy kalkulator, arccsinus 3/5, no to tu będzie w przybliżeniu 53/13. Załóżmy, że tutaj przybliżymy sobie i to będzie 53/13, a nasz sinus będzie, no jako że to jest trójkąt, musi się dopełnić do 90, no to w takim razie będzie 90 minus 153, no czyli 36,87 stopni. No i teraz jeszcze musimy po prostu to przemnożyć przez naszą potęgę, czyli razy 150, mnożymy jedno i drugie razy 150. No i teraz możemy to po prostu jakoś uprościć. 5 do 150, tu nie ma za bardzo co upraszczać, wychodzi 5 do 150, ale teraz tylko sinusy. Odpalamy kalkulator, wychodzi nam 150 razy 53/13. To jest 7969, no ale co można z tym zrobić? Co my musimy zrobić, no to wyciągnąć całości, no bo wiemy, że jeżeli obracamy się o 360 stopni, 360, 720 to są po prostu dwa pełne obroty, ale koniec końców stopień końcowy jest taki sam. Czyli podzielmy sobie teraz to przez 360, wychodzi nam 22
22 i część obrotu. No czyli musimy zrobić teraz tak. 22 razy 360. Zrobiliśmy 7920. Tyle zajmuje pełen obrót. 7920. Czyli przenoszę sobie jeszcze raz 150 razy 50, czyli 13. Mieliśmy tyle. No i musimy teraz od tego odjąć 7920. Zostaje nam 49,5. Czyli to będzie kosinus 49,5 stopnia. Analogicznie musimy zrobić właśnie dla naszego sinusa. No i wychodzi nam 135. No ale teraz do meritum tego filmu. Jak rozwiązać takie równanie? X kwadrat dodać 1 równa się 0. No generalnie to jest mega proste. Nawet małpa byłaby w stanie to zrozumieć. I tu nie trzeba nawet żadnych z tych rzeczy, które robiliśmy wyżej. To jest po prostu działanie na liczbach zespolonych, jakie tam są. A tutaj wystarczy po prostu to zrobić. Po normalnemu. Wrzucamy na drugą stronę. X kwadrat równa się minus 1. No i teraz wiemy, że możemy wyciągnąć pierwiastek z tego, to wychodzi nam, że to jest albo minus pierwiastek z minus 1, albo x to jest po prostu pierwiastek z minus 1. Mamy dwie możliwości. Wiemy, że pierwiastek z minus 1 możemy sobie w tym momencie zamienić po prostu na i, czyli to będzie albo minus i, albo to będzie i. Generalnie jest też coś takiego jak fundamentalne twierdzenie algebry, które wymyślił kiedyś Gauss, czyli jeżeli mamy wielomian n tego stopnia, w tym wypadku drugiego, no to on zawsze musi mieć n pierwiastków w zbiorze liczb zespolonych. W zbiorze liczb rzeczywistych może mieć co najwyżej tyle pierwiastków, a w zespolonych zawsze będzie, czyli że będziemy mieli na przykład równanie, gdzie będzie najwyższą potęgą x do piątej, no to wiemy, że zawsze będzie tam 5 miejsc zerowych, może nie w liczbach rzeczywistych, ale na pewno w liczbach urojonych gdzieś tam to 5 się znajdzie. No i to tyle z tych liczb zespolonych, to jest chyba wszystko, co jest na studiach, więc jeżeli ktoś tam więcej ma, no to już tu chyba nie pomożemy. Też jeżeli jesteście ciekawi tego tematu, tu jest taki bardzo fajny filmik, Imaginary Numbers Are Real, bardzo fajnie tam jest zwizualizowane, jakaś historia opowiedziana, polecam bardzo serdecznie.